Cześć kochani! Siemanko! Dawno nas tu razem nie było, witamy was z przepięknego i słonecznego Messenfrut, gdzie zaczynamy dziś nasz trekking. Wybraliśmy się na rakiety śnieżne, robimy Ercek Trail do pokonania, mamy około 10 km. Ma nam to zająć około 4 godzin, wyniesienia mamy 350 metrów, a szlak jest kategorii WT2. Na Messenfrut musimy wjechać kolejką, ponieważ jest to teren wyłączony z ruchu kołowego. Bilet kosztuje w dwie strony 37 franków. Autko zostawiamy na wielkim parkingu w Stockalp, gdzie panowie to ogarniają. Dla wszystkich będzie miejsce i nawet nie trzeba do góry drałować, tylko podwiezie nas tutaj autobus. Bist du hier vorne? Nein, sie sind jetzt so in die Antwort. Dann zuziehst und hier ausnimmst aus der Spur. Arretieren. Dann hinter das Gleiche zu machen. Mamy to! Udało mi się wynająć rakiety śnieżne za 20 franków na cały dzień. Musimy je oddać do godziny 17. No i co? Lecimy na kawkę. Obok miejsca, gdzie można wypożyczyć rakiety i sprzęt narciarski, jest kawiarenka oraz sklep, w którym możecie kupić wszystkie produkty spożywcze, także tutaj z wodu nie umrzecie. Teraz zjedziemy windą, która znajduje się 40 metrów nad ziemią, z której możemy obserwować okolice z wielkiego tarasu. Kierujemy się na ten Alp i jest strasznie, strasznie zimno, ale damy radę. Płaskowyż Messenfrut znajduje się na 1920 metrze nad poziomem morza. W kantonie Obwalden znajdziemy tutaj 36 km szlaków narciarskich, szlaki na rakiety śnieżne oraz narty biegowe. Tor saneczkowy, który liczy sobie 8 km, zazwyczaj jest zamknięty, ponieważ w niższej partii góry nie ma śniegu. My nie lubimy chodzić utartymi szlakami, dlatego wytyczamy sobie własny przez środek jeziora, tak jak nasi koledzy rybacy, którzy łowią tutaj ryby w przeręblu. Tanenze właśnie słynie z tego, że można tutaj spotkać rybaków, którzy robią przerębel i wyciągają rybki. Nie wiemy, czy to jest bezpieczne tak sobie tutaj przechadzać się przez zamarznięte jezioro. Wydaje mi się, że tak, bo rybacy chodzą, ale dajcie znać w komentarzu, czy jesteśmy nierozsądni, może trochę szurnięci, czy to wszystko jest w normie. Tam w oddali mijamy
Tanalp, gdzie znajdziecie restaurację i hotel. My skręcamy w prawo na Ercek, który ma oszałamiające 2150 metrów i mamy do zrobienia około 200 metrów wyniesienia. Także my już lecimy, robimy dobry trening. Jezioro przyszliśmy z fartem, także jeszcze się na kolejnych filmach zobaczymy. Na Ercek kierujemy się tamtą granią i tam na pewno będzie obłędny widok na resztę Alp. A my kierujemy się już na dół, bo mamy tylko godzinę, żeby oddać rakiety wypożyczalni. A jeszcze mieliśmy w planie fundi i teraz nie wiadomo, czy nam starczy czasu na wszystko. O 17.30 leci ostatnia kolejka, a do 17.00 trzeba oddać rakiety. A mamy do zrobienia 3 km i 100 metrów. Udało nam się zejść. Jeszcze zahaczyliśmy na słupkę. Naga poszła dać rakiety. Chyba się nawet spiekłem. To jest za bardzo. Szlak, jak dla mnie, niewymagający. Widoki fajne. Może przez to, że nie doszliśmy na punkt widokowy, no to nie widzieliśmy wszystkiego, co mieliśmy zobaczyć. Aczkolwiek, żeby zrobić trening i spędzić fajnie czas na słońcu, to super. Tutaj po prostu brakuje lasu. Gdyby się szło trochę przez las, to byłoby znacznie lepiej. Także dajcie suba, komentarz, łapkę w górę dla zasięgu i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!